Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Podaj wynik dzielenia w postaci ułamka nieskracalnego lub liczby mieszanej. Przypominam, że znak dzielenia można zamienić na kreskę ułamkową, więc to będzie 90 podzielić przez 25, 90 25, ale wynik mamy podać w postaci ułamka nieskracalnego lub liczby mieszanej. Tu będzie liczba mieszana, bo w 90 mieści się kilka 25, ale ile? Więc co ja zrobię? Ponieważ jest to liczba dwucyfrowa, to będę dodawała. 25 plus 25 to jest 50. Za mało, tak? Bo my mamy 90. Ile 25 mieści się w 90? Dwie to troszkę za mało. Dodaję kolejną 25. 0 plus 5 to jest 5. 5 plus 2 to jest 7. 75. Może zmieści się jeszcze jedna 25. Zobaczmy. 5 plus 5 to jest 0. 1 do góry. Tak, bo 10 razem 5 plus 5 to jest 10, czyli 0 na dół, 1 do góry. 1 plus 7, 8 plus 2, 10. Czyli to jest 100, za dużo. Więc musimy brać pod uwagę liczbę 75. Więc ile tu 25 nam się zmieściło? 25 plus 25 i plus jeszcze 25 to jest 75, czyli 3 25. Tak? No i jaka reszta zostanie? 3 razy 25 to jest 75. Więc od 90 odjąć 75, to zostaje nam 15. No i powstał nam ułamek, który należy jeszcze skrócić, bo 15 i 25 dzieli się przez 5. No i takie skrócenie teraz wykonam. Czyli 25 podzielę na 5 i 15 na 5. 25 podzielić na 5 to jest 5, a 15 podzielić na 5 to jest 3. Czyli 90 podzielić na 25 to są 3 całe i 3 piąte. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.